naszym studio Jarek Gibas, który jest autorem bardzo ciekawej książki. Pokonaj otyłość z Kaizen. Czym jest Kaizen? Dlaczego warto pomyśleć, przyjrzeć się tej metodzie? O tym właśnie rozmawiamy. Przed przerwą podaliśmy jeden przykład z cukrem, w jaki sposób możemy stopniowo ten cukier ograniczać. No i przypominamy, że metoda Kaizen to metoda małych kroków. Jarku, jeszcze taka ważna sprawa, sport. Porozmawiajmy o tym sporcie, bo to też jest jeden z filarów metody, ale trochę inne podejście musimy tutaj założyć. Tak, ale podejście jest identyczne. Zakłada, że sport, który będziemy sobie aplikować w taki sposób, że będzie dla nas dużym wyrzeczeniem i dużym wyzwaniem, prędzej czy później się nam znudzi. Znaczy, prędzej czy później nastąpi bunt organizmu, organizm powie, więcej tego wysiłku nie jestem w stanie znieść. I w ten sposób sobie robimy krzywdę. Wyobraź sobie takiego, i Państwo, proszę sobie wyobraźcie człowieka, który chce zacząć biegać, tak? Kupuje sobie wszystkie rzeczy do biegania, buty, ciuchy, wszystkie możliwe GPS-y i zegarki. Wychodzi do parku, mówi, przebiegnę 500 metrów, tak? Biegnie 300, pada na twarz, jest zmęczony, dalej nie biegnie. Kiedy jest w stanie wreszcie się podnieść i coś powiedzieć, to co mówi? To bieganie nie jest dla mnie, tak? To jest zbyt wysiłkowe, nie dam rady dalej. W ten sposób większość ludzi jakby zniechęca się do podjęcia biegów. A tak naprawdę Kaizen mówi tak, nie biegnij w pierwszy dzień. Pierwszy dzień idź z telewizora do kuchni i z powrotem po swoim pokoju. Na drugi dzień zrób dwa razy tą trasę. Na trzeci dzień wybierz się na spacer, ale przejdź tylko 100 metrów, tak? W kolejnym dniu przejdź 120 metrów. Kiedy już dojdziesz po dwóch, trzech tygodniach do tego, że będziesz spacerował na przykład co drugi dzień przez kilometr, to zastanów się, nie czy chcesz biegać, tylko czy jesteś w stanie przebiec od jednej brzozy do drugiej. I tylko tyle. Tak. I ty tak zrobiłeś, dokładnie, bo tak. Zacząłeś od kilkuset metrów, a obecnie pokonujesz co drugi teraz dzień trasę 7-kilometrową. Tak. I to naprawdę jest przyjemne. I co więcej, gdyby mi ktoś powiedział 6 miesięcy temu, że ja będę biegał po 7 kilometrów, to bym się popukał w łeb. No chłopie, no nigdy w życiu, nie? Ale właśnie, jedna ważna sprawa, bo my mówimy o tym, że ty, Jarku, przetestowałeś to na własnej skórze i mamy dowód, drodzy Państwo, dla niedowiarków. Ja proszę kolegę Wojtka, naszego grafika, żeby nam zaprezentował zdjęcie Jarosława, który tu siedzi. Państwo widzicie, zgrabny chłopak, ale zobaczmy, jak to wyglądało jeszcze jakiś czas temu. Proszę bardzo, z tyłu na tylnym siedzeniu żona Dorotka, tak. Drobinka, a z przodu pan z dużym brzuszkiem. To tak. Jarku, ty jesteś. To jest zdjęcie z lipca tego poprzedniego roku, przy czym jeszcze w grudniu poprzedniego roku wyglądałem dokładnie tak samo. I proszę bardzo, taka metamorfoza dzięki odpowiedniemu podejściu. Tak. Czyli tak, sport, małymi krokami, powolutku i co ważne, wybieramy tą dyscyplinę, która nam sprawia frajdę, tak, którą lubimy. Tak, bo Kaizen również ma taką regułę, mówi, zasadą jest to, żeby zacząć robić rzeczy, które ci przynoszą przyjemność. Jeśli bieganie dla ciebie z jakichś powodów nie jest przyjemne, to w ogóle się w to nie baw, to nie zaczynaj, bo zrobisz sobie po prostu krzywdę. Najpierw zastanów się, jaka aktywność ruchowa by ci pasowała, a potem bardzo malutkimi kroczkami zacznij ją uprawiać. I to żaden wyścig, to żadna rywalizacja. To, czy zaczniesz biegać za rok czy za dwa lata, nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, by w ogóle zacząć. I to wtedy przynosi trwały efekt. Więc nie ścigamy się, nie rywalizujemy, nie sprawdzamy rezultatów, nie stajemy na wagę, nie mierzymy paska w spodniach. Po prostu zmieniamy swoje życie na fajne, przyjemne, lepsze. Bo, drodzy Państwo, życie grubasa nie jest fajne. I o tym wszyscy ci, którzy byli tak samo grubi lub są, jak ja byłem, doskonale wiedzą. Życie grubasa nie jest fajne, ale fajna jest woda, która jest pomocna w twojej metodzie. Woda. I o tej tak. wodzie jeszcze powiedzmy przynajmniej dwa słowa. Widziałem na warsztatach, jak cię zachwyciła sztuczka z wodą. Bardzo nazywam to w książce sztuczką z wodą. Rzecz jest, proszę Państwa, bardzo prosta. Po prostu namawiam wszystkich, żeby zostać koneserem wody. Po prostu kupujcie, pijcie wodę, sprawdzajcie jej smaki, sprawdzajcie jej aromaty, sprawdzajcie jej marki, producentów, rodzaje, uczcie się wody, bo to jest przyjemne, ale to ma jeszcze jedną fantastyczną zaletę. Kiedy zaczynamy pić wodę w ciągu jednego dnia, w ciągu każdego dnia, zaczynamy od bardzo małych dawek, a potem zwiększamy te ilości, to co się dzieje? Po pierwsze, wypełniamy sobie żołądek. Nie przyjmujemy już tyle jedzenia, ile wcześniej, bo ten żołądek jest wypełniony wodą. Po drugie, woda opóźnia sygnał, który idzie z brzucha, że już jestem najedzony. Tak? A kiedy jemy tylko daną potrawę i nie pijemy wody, to zwróćcie uwagę, że jemy oczami. Tak? Jemy i nagle siadamy, skończyliśmy jeść i czujemy, że wyglądamy i czujemy się jak ten ludzik z reklamy Michelin, tak? A przecież najedzeni byliśmy dużo wcześniej, tylko sygnał jeszcze nie doszedł do mózgu. Ta woda jest w stanie opóźnić ten sygnał. To samo z alkoholem. Lubisz się napić piwa? Ja uwielbiam. Można to robić bezkarnie, oczywiście w zdrowych i rozsądnych ilościach. No, bo wypicie 4 piw codziennie, no niestety to krótka droga do alkoholizmu. Ale jeśli jesteśmy w stanie ćwiczyć, biegać, spalać kalorie, to jesteśmy w stanie też napić się piwa, które wtedy jest znakomitym napojem izotonicznym, dostarcza mnóstwo fajnych, mineralnych rzeczy, ale róbmy to zawsze z wodą. Zasada jest prosta. Tyle samo alkoholu, ile wody. Tak? Jeśli chcemy się napić kufla piwa, wypijmy po tym kuflu lub przed tym kuflem kufel wody. Zobaczycie Państwo, jaka jest zmiana. Będziecie dalej pić piwo,
a będziecie się odchudzać. I to jest to, co bez wątpienia może zainteresować wszystkich miłośników złocistego napoju. I zresztą nie tylko. Wszystko dozwolone, wszystko można robić tylko z głową. No a jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dodatkowymi informacjami, to bez wątpienia można je znaleźć również w internecie. Tak, zapraszam Państwa serdecznie, jeśli mogę, na warsztaty, które prowadzę z tej metody. To jest naprawdę taka fajna, otwierająca przestrzeń. Można zupełnie inaczej spojrzeć na swoje życie i spróbować, czy ta metoda Kaizen będzie działała. Jestem przekonany, że działa. Zapraszam wszystkich, strona metodakaizen.com.pl. Tam wszystkie szczegóły i informacje. No i co ważne, Jarku, mam nadzieję, że w maju spotkamy się z książką, którą będziesz już w dłoniach wtedy dzierżył. Pokonaj otyłość z Kaizen. Na czym Kaizen polega? Mam nadzieję, że w malutkim stopniu udało nam się dziś Państwu przybliżyć, a wszystkich zainteresowanych odsyłamy do poszukiwania informacji w internecie. Kolejne spotkanie z Jarkiem Gibasem na pewno w maju, kiedy będziemy mieli książkę dla naszych widzów, więc bądźcie, kochani, czujni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.